Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Dziennikarski Poker i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Rafałem Siemkiewiczem w pierwszej części, a w drugiej części z panem profesorem Aleksandrem Nalaskowskim. Przypominam, że możecie Państwo pisać do nas dp@telewizjarepublika.pl, czyli to jest adres mailowy Dziennikarskiego Pokera, bo tam zgłaszacie Państwo swoje uwagi, sugestie i propozycje tematyczne programów, o czym mamy rozmawiać. I właśnie Państwo ostatnio pisaliście o tym, co się w tej chwili dzieje, czyli ekologia, feminizm, a w tle Nagroda Nobla. No bo to jest wszystko powiązane. No chyba, dzień dobry, chyba nie w tle, tylko na czele, powiedziałbym, w samym centrum frontu, bo no, rzeczywiście Nagroda Nobla, nie oszukujmy się, jest, zawsze była nagrodą w jakiś sposób z politycznych kryteriów przyznawaną. Znalazłem się teraz w rozmaitych spisach, jak to prawica nienawidzi Olgi Tokarczuk, bo napisałem w internecie, że kiedyś nie mógł dostać Nagrody Nobla Żeromski, bo był zbyt lewicowy dla Akademii Szwedzkiej, a dzisiaj nie mógł na przykład dostać Zbigniew Herbert, bo był zbyt prawicowy. Jest naprawdę, i to nie jest żaden hejt z mojej strony, bo przypomnę, o czym pan Denel chyba mądrzący się na ten temat w Gazecie Wyborczej nie wie prawdopodobnie, że o tym, iż to Zbigniew Herbert, że to Wisława Szymborska mogła jako Polka dostać Nobla, a nie mógł dostać Herbert, że to była sprawa polityczna, to niedwuznacznie powiedział sam Marcel Reich-Ranicki i to w wywiadzie dla tygodnika Polityka. Więc ale to są oczywiste rzeczy, że na przykład Jorge Luis Borges nigdy nie mógł dostać Nobla i nie mógł dostać, i nie może i nie dostanie Nobla Michael Welbeck na przykład, przepraszam, we Francuz, a na pewno nie są to pisarze gorsi niż z przeproszeniem Elfriede Jelinek. Ale, no, ale tegoroczny Nobel to jest wyjątkowy, chociażby wyjątkowy dlatego, że poprzedziły liczne skandale w Akademii Noblowskiej, w Akademii Szwedzkiej i w Komitecie Noblowskim. Poza tym w tym roku drugi laureat, przypomnijmy, pisarz, który gloryfikuje i przyjaciel Slobodana Miloszewicza, spowodowały to liczne protesty. Chyba żadna nagroda nie była tak oprotestowana jak właśnie ta. Właśnie dlatego, że pomijając, ja się nie chcę opowiadać nawet z Petera Handkego, bo ta jego sławna książka nie była na polski tłumaczona, ja po niemiecku nie czytam. Kiedy prosiłem usilnie, żeby mi ktoś pokazał, no gdzie są te fragmenty, które są inkryminowane, to nie znalazłem, nie znajduję. No więc nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo być może to jest nagonka bezpodstawna. Natomiast Nagroda Nobla jest po prostu narzędziem dystrybucji szacunku. Kreuje się noblistę po to, że potem noblista coś powie, prawda? I wskaże. No i zwłaszcza w Polsce ten instynkt jest silny. Więc ale jeżeli chodzi o Handkego, to ten jego wystąpienie to było zakłócone. Przecież dlatego, się skandalem. Tam był tu jakiś list noblistów z Salmanem Rushdie na czele, że oni oddadzą tego Nobla. Już chcę widzieć, jak te pieniądze oddają, ale to jest osobna historia. Nie, no dlatego właśnie są sprzeciwy, że dostaje ktoś niewłaściwy. No też jestem przekonany, że gdyby z Polski dostał, nie wiem, Bronisław Wilczyn na przykład Nobla za powieść, to by pojechała delegacja ta sama, co pojechała uwielbiać Olgę Tokarczuk, po to, żeby zakłócać, tupać i krzyczeć, że ten człowiek nie ma prawa, bo on nie może być autorytetem. Przecież tu nie chodzi o literaturę. Ludziom, którzy robią całą tę hucpę, otoczkę. Prawda? No hucpę, no jeżeli w laudacji dla pani Olgi Tokarczuk przedstawiciel Szwedzkiej Akademii powiada o tym, że ona ma odwagę rozliczać polski antysemityzm i polski kolonializm, co już w ogóle wbija w fotel, bo gdzie w Polsce kolonializm? I że ma odwagę tę trudną prawdę Polakom w oczy rzucać nawet pod grozą śmierci. Kto mógł Szwedowi takich głupot naopowiadać? No tylko ich tutaj się nasłuchał w kraju. Jednocześnie media na całym świecie podają fake newsa o tym, jakoby polska telewizja publiczna zakazała transmisji z wręczania Nobla. Ponieważ ci, którzy kolportują tego fake newsa, nie znają jednej rzeczy, nie znają pojęcia chyba prawa autorskie. Prawo do transmisji, prawda? Bo to w ogóle nie chodziło o transmisję z nagrody, która oczywiście jest transmitowana. Tylko z wykładu, który to wykład. Ale to nieważne, to jest jak z tymi 4000 Żydów z WTC. No po prostu możesz to tłumaczyć, albo nie wiem, Maybach ojca Rydzycha. Można 100 tysięcy razy powtarzać, że jest to zmyślone, ale to funkcjonuje, ponieważ jest potrzebne. Dlaczego jest potrzebne u nas, to przypomniała mi się taka książka Darka Gawina, Wielki Zwrot, o
można powiedzieć, premichnikowszczyźnie, o dziejach tej formacji zbuntowanej lewicy, która z rewizjonizmu przeszła potem na pozycję, cokolwiek instrumentalnie, prawda, na pozycję katolicyzmu w czasach Solidarności, a później wróciła na tak powiem, jak to Stefan Bratkowski mówił, wróciło jabłko do jabłoni potem. I Dariusz Gawin na promocji tej książki pokazał jakiś stary znaczek z wczesnej Solidarności, o którym ja zapomniałem, a rzeczywiście był taki. Był znaczek, który jakby podzielony na trzy i tam był chyba pomnik Stoczniowca, ten gdański, znak Solidarności i portret Czesława Miłosza w to wpisany. Że Miłosz jako noblista był kreowany na takiego bohatera sfer intelektualnych, walki, oporu. Chociaż jako żywo tam Miłosz no, raczej był kolaborantem w latach komunistycznych. Ale zobacz chociażby Wisławę Szymborską. Jak niektórzy zaczęli przypominać jej haniebny udział w liście dotyczący polskich księży skazanych na śmierć, popierających władzę i stalinizm, to się zrobiła wielka awantura, że to są właśnie ci nikczemnicy, którzy chcą zakrzyczeć tą świetną Nagrodę Nobla. No tak, no bo Nagroda Nobla ma wskazywać, że ktoś stał się oberautorytetem i należy go słuchać w każdej sprawie. Ale Olga Tokarczuk powiedziała, że to, że ona powiedziała, to na wybory ludzie poszli. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Czyli ktoś, czyli jest już otoczona przez prawdopodobnie wianuszek pracujących nad nią osób, które jej tam kładą do głowy, że trzeba walczyć z totalitaryzmem, że właśnie ona jako ta noblistka jest tym autorytetem, że jak powiedziała, to dzięki temu profesor Grodzki wygrał wybory do Senatu. Praca, wydaje mi się, że praca tych liberalno-lewicowych elit, nazwijmy to z braku lepszego, tych salonów, idzie w dwóch kierunkach. To znaczy z jednej strony tym noblem trzeba steroryzować społeczeństwo, że co mówi nasza święta, to jest święta. Że się pojawiają określenia królowa, bogini, tak, dziękujemy ci Olgo, sens nie nadałaś będę, naszemu nie be, życiu. Nie będę się wypowiadać, ponieważ napisała to moja była koleżanka, więc tutaj nie będę się do tego odnosić. Wystarczył portrety, plakaty do wywieszania w oknie, prawda, żeby kult po prostu i teraz każde głos krytyczny nie wobec poglądów a autorki, które przecież no, są poglądami, z tymi chyba można polemizować, ale nie w wypadku jak dostała Nobla, się okazuje. Każdy głos mało entuzjastyczny wobec jej literatury, każda uwaga krytyczna, to już jest prawicowa nienawiść, jest, która ściga biedną Proszę Państwa, noblistkę. Zamieściłam na Facebooku paszportówkę ojca Olgi Tokarczuk, z tego względu, że Olga Tokarczuk mówiła, że będzie pisała, zapowiadała dzieje swojej rodziny, że opisze dzieje swojej rodziny. No to chciałaś pomóc. No, zamieściłam jej ojciec był lektorem PZPR-u. To umniejszanie tej roli jest nie na miejscu, ponieważ lektor PZPR-u w Miałym Miasteczku naprawdę miał dużo do powiedzenia. Olga Tokarczuk nigdy o tym nie pisała, mówiła natomiast o tym, jakie rodzice mieli ogromny wpływ na życie mieszkańców. Więc zamieściłam i ten hejt, o którym ty mówisz, to po prostu ilość głosów oburzonych, łącznie z obrażaniem, to co jest właśnie, zrobił się typowy twitterowy magiel. Budowa kultu po prostu, no, według sprawdzonych, starych wzorców, bo to jest powtarzane wielokrotnie, cały dyskurs, umownie mówiąc, Gazety Wyborczej jest zawsze oparty na oburzeniu tych ludzi przyzwoitych i na pewnym poziomie, że przecież właściwie każdy news, który codziennie Wyborca od lat dostarcza, to jest, a gdzieś tam w jakiejś miejscowości chcieli nazwać ulicę ulicą Tuwima i jakiś prawicowy radny zwrócił uwagę, że Tuwim się ześwinił delikatnie. Ewentualnie, że w jakiejś małej miejscowości ksiądz był pedofil. Że był pedofil, że w jakiejś miejscowości ksiądz powiedział coś złego o homoseksualistach na przykład. I to nieustające oburzenie, które teraz znajduje ujście właśnie skierowane, jak można takie terroryzowanie ludzi. No każdy, kto nie uważa wszystkich słów, które z ust Olgi Tokarczuk padną za prawo objawione, to już jest nienawistnik, przeklęty i w ogóle dno. A z drugiej strony, myślę, odbywa się intensywna praca nad samą Olgą Tokarczuk, żeby ją teraz przekonać, że musi przyjąć na siebie ten ciężar. Ale chyba nie trzeba ją przekonywać za bardzo, po tym, co już mieliśmy tą próbkę i wystąpień. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć... Ona raczej nie jest, wiesz, ja nie wiedziałem o tej komunistycznych korzeniach, ale wielu ludzi z takich rodzin raczej ucieka
Ameryka w ten sposób, i ona jest raczej przedstawicielem tych, takiego drugiego pokolenia, które właśnie ucieka w takim razie od ideologii, ucieka w jakieś neopogaństwo, ucieka w jakieś dziwne ezoteryczne rzeczy. Ezoteryka, takie ona, właśnie. Ona raczej nigdy dotąd nie była taką wojującą osobą, ale wydaje mi się, no, że stanie się, a jeśli nie, to wystarczy, że coś powie półsłówkiem, to zostanie nagłośnione. Ale już powiedziała o Żydach, o kolonizatorach Polaków. No coś tam, prawda? Powiedziała niezbyt mądrego, bo to dotyczyło ksiąg Jakubowych, które akurat wydaje mi się, są w dużej rozbieżności z prawdą historyczną, a to jest po prostu jakby do przedyskutowania. Ale to jest powieść, oczywiście. Ale pisarzowi wolno, jak doskonale wiesz, obydwoje piszemy książki i pisarzowi wolno więcej. Ale przypomina mi się taka rozmowa z pozoru, to inna sprawa, pani Gersdorf udzieliła takiego wywiadu Gazecie Wyborczej, gdzie się bardzo szczerze rozszczebiotała i powiedziała o tym, że jak to właściwie zawarła jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego w tym kryzysowym momencie, kiedy były reformy i weto prezydenta, prezydenckie, zawarła z prezydentem Dudą pewne porozumienie, ale potem namówili ją, to nawet ja mógł palcem pokazać po nazwisku, kto, ale już mniejsza z tym. Namówiono ją, bo przekonano ją, to mówi otwarcie, przekonano ją, że jednak nie może być takiego porozumienia, bo ona jest tu ostatnią zaporą przeciwko faszyzmowi. I tak samo będzie z Olgą Tokarczuk? Nie wiem, czy tak będzie. Myślę, że jest w tej chwili pod ogromną pracą, jeśli ktoś czytał, kiedyś było tak opisywane, jak ten krąg Michnikowszczyzny, kiedy pojawiali się liderzy robotniczy typu Bujaka czy Frasyniuka, jak oni byli osaczani przez tych wyznaczonych, można powiedzieć, ludzi, którzy ich tam urabiali. Jak widać po Frasyniuku, bardzo skutecznie, tak? Że z Bujakiem to trochę nie wyszło, bo on w ogóle przestał robotnika przypominać i zupełnie go przerobili na kogoś innego. Ale myślę, że to jest w tej chwili bardzo intensywne, tak? Że Olga to... Olgo, ty prowadź nas, ty jesteś teraz tą zaporą przeciwko faszyzmowi pisowskiemu. Ten Nobel był bardzo też potrzebny, dlatego ja myślę, że te wszystkie tak zwane elity, salon pracował w Szwecji nad tym, żeby wypracować Nobla właśnie dla Olgi Tokarczuk. Przypomnijmy, w zeszłym roku, proszę państwa, nie został przyznany Nobel ze względu na skandal pedofilski, który miał miejsce. I w przyszłym roku też nie wiadomo, czy będzie przyznany, bo znowu się ta kapituła posypała, bo tam parę osób odeszło. Tak, właśnie, ale jeszcze chciałam wrócić... Prestiż nagrody nie jest już taki wielki, jak był kiedyś, to inna sprawa. Chciałam wrócić do tego środowiska, o którym właśnie przed chwilą mówiłeś. Przecież na samym początku lat 90. Agora i Fundacja Agory ustanowiły nagrodę Nike. To miała być jedyna prawomyślna nagroda, która miała nobilitować pisarzy. To właśnie tą nagrodę dostała Olga Tokarczuk, dostał Andrzej Stasiuk, dostało paru innych osób, prawda? I nie miało być żadnych innych nagród. Przy czym śmieszne jest to, że Olga Tokarczuk bardzo długo musiała czekać na tę nagrodę, ponieważ tam jest jednak na salonach jest hierarchia jak w stadzie pawianów i najpierw trzeba było wszystkich starych zgredów obsłużyć, a pani Olga była wtedy za młoda. Nie, to jest prześmieszne. Ona wygrywała plebiscyty czytelników, ale przez wiele lat jej tej nagrody odmawiano, co pewnie dzisiaj Gazeta Wyborcza by nie chciała przyznawać. Dopiero w którymś momencie dostała. Tylko, że efekt jest taki, że nagroda Nike, która u swego zarania powodowała wzrost sprzedaży o 100-150 tysięcy egzemplarzy, to jak dzisiaj księgarze mówią, to, że wystawią książkę z banderolką, że to dostała Nike, nie wpływa znaczenia na sprzedaż w najmniejszym stopniu. Czyli za bardzo ten polityczny, no bo jak się spojrzy, to właściwie raz jeden jedyny za tą wierszy dostał Jarosław Marek Rymkiewicz. No to tak na takiej zasadzie, jak złodziej, jak w starej powieści, takiej pamiętam z dzieciństwa, stary złodziej mówił, że żeby talara świsnąć księdzu stacy, to feniga trzeba mu rzucić. Więc tym fenigiem w wypadku Nike, który miał uwiarygodniać, był Jarosław Marek Rymkiewicz. Poza tym wszyscy laureaci są z jednej bajki. Ale przypomnijmy, co się stało. Czytelnicy to widzą, no i wiedzą, że to jest pit, że to nie jest nagroda za wartość literacką. No. Przypomnij mi, co się stało z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, że przecież proces, słynny proces Agora, no to jest i tak osobny, dalej. To tak. Jest osobna historia. Osobna historia dotycząca nadzwyczajnej kasty raczej. Ten wybitny pisarz nie dostał Nobla, no bo nie miał odpowiednich przełożenia na salon Adama Michnika i Agory. Przecież no, to, co się dzieje, jak ja czytałam wszystkie materiały od początku lat 90., może nie wszystkie, ale większość, dotyczące właśnie przyznawania nagrody Nike, to chodziło o jedno, wypchnąć wszystkie inne nagrody, ta miała być jedna prawomyślna, miała być, prawda? Jedna, ale bo dlatego no, to jest cały czas myślenie, to jest gdzieś na zewnątrz zdegenerowanym dziedzictwem Jerzego Giedroycia, bo to w gruncie rzeczy on wypracował te metody, tylko do niego trudno mieć pretensje, ponieważ on za pomocą polskiej kultury starał się robić polską politykę, bo nie miał żadnych absolutnie innych narzędzi.
na emigracji. A tu się no, powie to samo, czy dystrybucja szacunku, wzięcie jakby monopolu szacunku, kreowanie, temu miała służyć nagroda z tą zawrotną wtedy kwotą, że to 100 tysięcy złotych ta nagroda, więc to musi być bardzo, bardzo ważkie. Wydaje mi się, że to działa już w tej chwili coraz słabiej, bo jak powiedziałem, no, ludzie widzą jednak, że to, jeżeli mówimy o nagrodzie Nike, no to tam było parę strzałów fatalnych. Jeżeli mówimy o Noblu, no Nobel też, powiedzmy sobie, klub tych, którzy nie mogli dostać Nobla. Jest bardziej znamienity niż ci, tych, którzy dostali. Powiedziałbym, dobrze, jeżeli nie dawano te Noble rzeczywiście dobrym pisarzom, ale wybierając spośród tych o lewicowych poglądach. Ale przecież dawano je też kompletnym grafomanom, no typu Elfriede Jelinek-Sy Darnofo. No przecież to nie jest w ogóle literatura, to jest grafomania, ale politycznie poprawna i słuszna. Albo za kolor skóry, bo był rok odkrycia Ameryki, musiała jakaś Indianka dostać, prawda, znaleźli jedną. No. Jeżeli chodzi o wynoszenia na ołtarze świeckich świętych, to za chwilę będziemy mieli kolejne duże, spektakularne wydarzenie związane z Agorą, mianowicie promocja książki Donalda Tuska. Nie każdy może wejść, bo już są dystrybuowane bilety, o ile pamiętam, 40 zł, prawda? No trzeba jakoś zarobić, jak gazeta się nie sprzedaje, a prenumeraty cyfrowe się rozdaje za darmo, no to myślę, że już wszystko wiadomo o tej książce. To znaczy, Donald Tusk zapowiada, że chce tworzyć formację, co mnie serdecznie rozśmieszyło, i tu dworowałem już z tego na antenie, chadecką. Więc może nagle, z Krzymonem Hołownią razem? Być może. No, czy chadecją, ja śmieję się, że to chodzi o chadecję, broń Boże, nie od chrześcijańskiej demokracji, tylko od Hade i Kamieni Kupa, czyli od tego projektu ustrojowego, który Bartłomiej Sienkiewicz streścił, który rzeczywiście Tusk jest powołany, żeby realizować. I to ma być jakiś, on tak mówi, żeby chciał, żeby jacyś młodzi ludzie się z tego zaangażowali, żeby, najlepiej w ogóle wynika ze słów Tuska, żeby robił to ktoś inny, a on będzie gdzieś tam z dala. No ja myślę, że to może być Szymon Hołownia. Naprawdę, że on będzie takim patronem. Jest guru. Pierwszy akces zgłoszony w tygodniku Newsweek, niedwuznacznie hagiograficzny, takie o tej książce jeszcze nie wydanej, napisał Cezary Michalski. Także wżdyga to, może trochę przechodzony, zaplecze intelektualne nowej chadeckiej formacji. Tak. Proszę Państwa, musimy kończyć tę część dziennikarskiego pokera, ale zapraszam, zostańcie Państwo z nami, bo za chwilę rozmowa z panem profesorem Nalaskowskim.